Benedykt XVI podjął decyzję w sprawie pogrzebu brata, która może wydać się naprawdę zaskakująca. Wierni przeżyją szok, gdy poznają prawdę. Wygląda jednak na to, że klamka już zapadła. Papież Benedykt XVI przechodzi naprawdę trudny czas. Najpierw udał się do Niemiec, by wspierać ciężko chorego brata, a później patrzył, jak umiera. Gdy media przekazały smutną informację o śmierci Georga Ratzingera, świat ogarnął wielki smutek i żal. Przez kilka dni nie pojawiały się żadne doniesienia dotyczące pochówku, aż do teraz. Wyciekły szczegóły. Zaskakujące doniesienia. Benedykt XVI podjął decyzję w USA. Pogrzebu brata K.S. Georg Ratzinger, wieloletni kierownik chóru chłopięcego Regensburger Dom Spadzen, starszy brat papieża Benedykta XVI, odszedł od nas 1 lipca. Miał 96 lat i nie było tajemnicą, że od dłuższego czasu zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Na krótko przed jego śmiercią Benedykt XVI pojechał do Niemiec, gdzie mieszkał Georg, by osobiście go wesprzeć. Nie przypuszczał, że będą to ich ostatnie wspólnie spędzone chwile. Informacja o śmierci 96-latka wstrząsnęła światem. Fakt podaje, że papież senior podjął już decyzję w sprawie pogrzebu. Ceremonia została zaplanowana na 8 lipca na godzinę 10 w katedrze ŚW. Piotra w rodzinnej Ratyzbonie. Ciało Ratzingera nie zostanie jednak złożone na cmentarzu w Siegetsdorf, gdzie leżą jego rodzice i siostra Maria. Emerytowany papież wybrał zupełnie inne miejsce. Trumna zostanie złożona w grobie należącym do Fundacji Chóru Katedralnego, który z kolei znajduje się na cmentarzu katolickim położonym niedaleko dworca głównego w Ratyzbonie. Okazuje się, że wybranie na pochówek cmentarza w Siegetsdorf było po prostu niemożliwe, ponieważ w tamtym miejscu już od 15 lat nie prowadzi się pochówków, co jest wynikiem bardzo gliniastej gleby i brak odpływów gruntownych wód. Dwa. Najgroźniejsze choroby, z którymi zmagała się ludzkość. Niektóre z nich do dziś sieją spustoszenie, to jeszcze nie koniec szokujących dla wiernych informacji, bowiem jak donosi Fakt, powołując się zagraniczne media, Benedykt XVI nie weźmie udziału w uroczystościach pogrzebowych. Źródło, Fakt.